tym zadaniu musimy ustalić, dla jakich parametrów a oraz b podany układ równań nie ma rozwiązań. Widzimy, że oba te równania to są równania prostych i to zapisane w postaci kierunkowej. Y równa się współczynnik kierunkowy razy x plus wyraz stały. Oba te równania są w takiej postaci, czyli teoretycznie moglibyśmy w układzie współrzędnych narysować takie dwie proste. No i żeby układ równań stworzony przez takie dwa równania, równania dwóch prostych, nie miał rozwiązań, no to te proste w układzie współrzędnych muszą być prostymi równoległymi. Tylko wtedy nie będą się przecinały, czyli układ równań nie będzie miał rozwiązań. Żeby proste były równoległe, to przede wszystkim ich współczynniki kierunkowe muszą być takie same. Czyli w naszym przypadku współczynnik kierunkowy pierwszej prostej, czyli minus a musi być równy współczynnikowi kierunkowemu drugiej prostej, czyli b dzielone przez 3. No ale to nie wszystko. Może być taka sytuacja, że dwie proste będą równoległe i będą się pokrywały. Wtedy będą miały nieskończenie wiele punktów wspólnych, czyli układ równań stworzony z takich dwóch prostych miałby nieskończenie wiele rozwiązań. Żeby nie było w ogóle rozwiązań, żeby układ był sprzeczny, to proste muszą być równoległe i nie pokrywać się. Nie będą się pokrywały, jeżeli te wyrazy wolne będą różne. Będą się za to pokrywały, jeżeli będą identyczne. My chcemy, aby proste były równoległe i nie pokrywały się, wtedy nie będą miały punktów wspólnych, czyli krótko mówiąc, wyrazy wolne muszą być różne. Czyli drugie równanie, jakie możemy zapisać, to że 2a musi być różne od tego wyrazu wolnego drugiej prostej, czyli od minus 2. Napisaliśmy sobie takie dwie zależności. Z drugiej natychmiast widzimy, po podzieleniu tego równania stronami przez 2, że a musi być różne od minus 1. Widzimy, że w odpowiedzi a oraz d mamy właśnie a równe minus 1, czyli te odpowiedzi odrzucamy. Na pewno będą złe. No i teraz z podpunktów b oraz c widzimy, że a musi być równe 1, czyli w naszym przypadku musimy sobie podstawić pod a 1 i zobaczymy, jakie wyjdzie b. Napiszmy sobie, że już wiemy z podpunktów b oraz c, że a jest równe 1. No i teraz b liczymy z tego równania. Po pomnożeniu równania stronami przez 3 otrzymujemy, że b to się równa minus 3a, czyli w naszym przypadku, jeżeli a ma być równe 1, to b jest równe minus 3 razy 1, czyli minus 3. Zatem poprawna odpowiedź to odpowiedź c. Może jeszcze w ramach komentarza do tego zadania warto powiedzieć, że generalnie rozwiązań tego zadania, czyli takich parametrów a oraz b, dla których ten układ nie ma rozwiązań, jest bardzo dużo. My tutaj zostaliśmy ograniczeni przez podane odpowiedzi do a równego 1, ale gdybym sobie wziął a jakieś inne, na przykład a równe 2, to też będzie dobrze. Też się da znaleźć takie b, które dla a równego 2 będzie sprawiało, że ten układ równań nie będzie miał rozwiązań. No i w szczególności to będzie b postaci minus 3 razy 2, czyli minus 6. Gdyby wśród podanych odpowiedzi była para liczb a równe 2, b równe minus 6, to też byłaby to dobra odpowiedź. Jedyny warunek, jaki mamy na a, to że a musi być różne od minus 1. Każda inna liczba rzeczywista wchodzi w grę. A może być równe dowolnej innej liczbie rzeczywistej i w zależności od tego, jakie a sobie weźmiemy, to b wychodzi też konkretne jakieś. Ponieważ my tutaj byliśmy zmuszeni do tego, żeby wziąć a równe 1, no to wzięliśmy i wtedy b wyszło równe minus 3.